Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy bardzo serdecznie z naszego otwartego studia EWTN Polska przy placu Edwarda VII. Gośćmi naszego studia są pielgrzymi z Wrocławia, z biskupią Maciejem, z Marysią, z Marcinem. Bardzo serdecznie się cieszymy z tego, że jesteście z nami. No i w tym momencie powiem tak, chętnie bym wam oddał piłeczkę, żebyście już do końca sami poprowadzili ten wywiad, ponieważ wiem, że emocje były duże, ponieważ jesteście po spotkaniu w diecezjach, które no, miało swoją na pewno niezapomnianą atmosferę. Tym razem ksiądz biskup wybaczy, nie zaczniemy od księdza biskupa, tylko od młodzieży, ponieważ to jest ich festiwal. Więc przyjechaliśmy w tamtą środę, która była. I dni w diecezjach, byliśmy w diecezji Coimbra. I dla mnie to było jedno z lepszych doświadczeń, jakie miałam. Bo przede wszystkim ta miłość, którą dostaliśmy od tamtych ludzi, była niesamowita. Oni byli dla nas bardzo życzliwi, przyjęli nas bardzo życzliwie, przyszli po nas na dworzec. A nasza podróż trwała dosyć długo, bo najpierw jechaliśmy autobusem z Wrocławia do Warszawy, później był lot, później podróż metrem, później jeszcze pociągiem z Porto, więc długa była ta podróż. I naprawdę przywitali nas bardzo życzliwie i dla mnie to było jedno z lepszych doświadczeń. Tak, ja też się bardzo cieszę, bo rodziny mówiły po angielsku. To było dla mnie ważne, bo portugalskiego nie znam niestety. Obawiałem się tej bariery językowej. Natomiast w mojej rodzinie pani bardzo dobrze sobie z tym radziła i nie mieliśmy praktycznie żadnych problemów komunikacyjnych. Słuchajcie, a mnie osobiście interesuje, co byście jedli? Bo ja bardzo lubię jeść. I generalnie to są takie zupełnie inne klimaty niż w Polsce. Więc czym was karmili? Zdradźcie. Szczerze mówiąc, każda rodzina, z tego co słyszałam, to mówili, że jemy za mało. Że każdy z nas je za mało i mówili, czy wam to nie smakuje, a to było wręcz przeciwnie. Po prostu tego jedzenia było bardzo dużo. I w zasadzie, co jedliśmy? Chyba czego nie jedliśmy, bo było dosłownie wszystko, od zup do deserów, do napojów, wszystko po prostu było. I było to naprawdę bardzo, bardzo smaczne. Tak, już pierwszego dnia tak naprawdę, jak przyjechaliśmy, czekała na nas wielka uczta. Kilka rodzin, jakieś 5 rodzin spotkało się i tam zrobiło nam ucztę z kurczakiem, z 5 rodzajami ciasta albo 6. Także mogliśmy od razu spróbować tych portugalskich przysmaków. Co najlepsze, to na sam koniec był odpust parafialny, gdzie całe 2 wioski właściwie się zebrały. No i tam mieliśmy jedzenia tyle, ile chcieliśmy. Tak naprawdę wszystkie specjały takie portugalskie, wszystkie ciasta, napoje, takie dania ciepłe, wszystkiego mogliśmy spróbować. Ja też bardzo lubię jeść, więc byłem bardzo szczęśliwy, bo mogłem się najeść do woli. No fantastycznie, jesteście rumiani, opaleni, zadowoleni. Od stołu biesiadnego przejdziemy do stołu eucharystycznego. Księże biskupie, msza święta, modlitwa, było tego sporo, czy tak jak trzeba? Msze święte mieliśmy codziennie. To był też nasz rodzaj daru dla tej wspólnoty, bo u nich sytuacja z obecnością księdza jest bardzo trudna. Jest tam jeden ksiądz, który mieszka poza miejscowością, dość daleko w mieście, jest bardzo zapracowany i też z tego powodu oni nie przewidzieli dla nas mszy świętej przez pewne dni, więc gdy im to zaproponowaliśmy, naprawdę bardzo się z tego ucieszyli. Bardzo chętnie brali w tym udział, też w adoracji Najświętszego Sakramentu. A na koniec pani Cecilia, u której ja i kilku księży mieszkaliśmy, bardzo nam podziękowała za to, co w sumie dla nas było normalne, to znaczy za mszę codzienną, za adorację. Także myślę, oni nam dali bardzo wiele, to czym żyją i my też mogliśmy się podzielić swoim bogactwem życia wiary. Ja osobiście pamiętam z poprzednich Światowych Dni Młodzieży, że takie dni w diecezjach to też takie
dni edukacyjno-zabawowe. W takim razie, czego się uczyliście i w co się bawiliście? W zasadzie chyba najwięcej dało nam to, że byliśmy również w jednym miejscu, w jednej wiosce z ludźmi z Ameryki Łacińskiej, z Salwadoru i z Gwatemali. I to były niesamowite postacie, niesamowici ludzie, którzy w zasadzie cały czas śpiewali, cały czas tańczyli. Na mszach również ich było bardzo słychać. Jakby każde, co nie chcieli śpiewać, to wszystko było naprawdę głośne i fajne. Więc to nam dużo dało na pewno. Na pewno też rozmawialiśmy dużo w swoich rodzinach między sobą. I to było też bardzo fajne. Więc myślę, że to było jedno z lepszych doświadczeń. Też aspekt edukacyjny to było zwiedzanie Maestro Coimbry, bo mieliśmy okazję pozwiedzać z ludźmi z tych wiosek. Całą Coimbrę, pokazali nam dokładnie, gdzie co jest. Bardzo piękny uniwersytet. Potem mieliśmy okazję przejść się nocą po mieście, zobaczyć też, jak to wygląda oświetlone. Jednego dnia pojechaliśmy na pobliski zamek, na którym była impreza do późna, także tutaj też był aspekt zabawowy. No i też podczas festynu, podczas odpustu, mieliśmy okazję do zaprezentowania naszych kultur. Także wszystkie kraje, które gościły w tych miejscowościach, prezentowały jakieś tańce albo pieśni charakterystyczne dla danego kraju. Dziękuję wam za to świadectwo, a od razu tak mi się w głowie zrodziło pytanie do księdza biskupa. A jak odebrała diecezja Coimbra młodzież z Polski? Co ich zaskoczyło? Czy coś im się bardziej podobało? Czy może mniej? Czy ksiądz biskup ma jakieś swoje spostrzeżenia? No bo zapewne rozmawiał też i z księżmi, którzy tam pracują. Mamy więcej doświadczeń jednak z tego poziomu parafialnego niż z poziomu diecezji. Dość długo rozmawiałem z księdzem, który pracuje czy posługuje akurat w naszej wiosce. To jest dla niego jedna z sześciu albo nawet więcej miejscowości, czy możemy nawet powiedzieć parafii. No, ten ksiądz ma głęboko w swoim sercu zapisaną postać Ojca Świętego Jana Pawła II. Podobnie jak starsi ludzie. Natomiast myślę, dla tej portugalskiej młodzieży, i to też powiemy z powodu, z poziomu parafii, bo tam mieliśmy najwięcej tego żywego doświadczenia. No, myślę, dla nich to było coś zupełnie nowego, żeby zobaczyć kościół, i to ten swój kościółek parafialny, który może po raz pierwszy za ich życia, oni mają po kilkanaście lat, był pełen ludzi, i to nie tylko starszych, ale ich rówieśników. Bardzo nam na tym zależało, żeby ta młodzież przeżyła pewne doświadczenie, które potem zostanie, jak my już z Portugalii wyjedziemy. To była też wielka troska ich rodziców, co było też widoczne w naszych relacjach. Oznaką tego jest, że duża część naszych gospodarzy z tej wsi chce przyjechać tutaj już w najbliższy piątek, potem zostać na sobotę i na niedzielę, żeby być przy Piotrze, przy Ojcu Świętym, ale też spotkać się z nami. Także no myślę, to jest coś bardzo pięknego, co może po sobie zostawimy. A co mówili wasi gospodarze, słysząc słowo Polska? Z czym się kojarzy Polska? Co dla nich znaczy Polska, no i teraz polska młodzież? W zasadzie pierwsze, co powiedzieli, to faktycznie o Dniach Światowych Dniach Młodzieży, które były w Krakowie ostatnich, bo mówili, że oglądali, nie mówili, że tam byli, ale mówili, że oglądali, więc dobre i to uważam. Byli w zasadzie, czy mówili coś takiego szczególnego o Polsce? A polscy pytali święci? Pytali się o jedzenie, jakie jest, więc oni chyba też po prostu. No tak, no jedzenie jest na pewno coś,
co łączy wszystkie narody. Pytali się o to, ale byli bardzo zadowoleni, bo na przykład moja rodzina się bardzo cieszyła z tego, że nie jesteśmy aż tak temperamentni jak osoby z Ameryki Południowej i że fajnie, że jesteśmy takie ciche, razem z moją koleżanką byłyśmy, fajnie, że jest tak spokojnie, bo oni są tak pomiędzy tym a tym, więc byli bardzo zadowoleni z tego. Rodzina, w której mieszkałem, przede wszystkim podkreślała postać Jana Pawła II. Kilka razy mówili, że Polska to Jan Paweł II i że bardzo go tutaj szanują i pamiętają jego osobę. Poza tym też wiedzą o maryjności w Polsce. Także również kilka razy mówili, że podobnie jak w Polsce, w Portugalii dużo osób się modli różańcem i Maryja jest dla nich ważna. Także z tym kojarzy mi się Polska, mimo tego, że wcześniej nie byli w Polsce. Dziękuję wam bardzo, tak, że za i to świadectwo. Natomiast jeszcze mi się jedno pytanie rodzi, mianowicie ja co prawda miałem okazję tutaj właściwie codziennie odwiedzić tylko kościół parafialny, bo mieszkamy z naszym zespołem WTN Polska w takiej małej miejscowości pod Lizboną, Seixal. Tam proboszczem jest ksiądz Antonio Stefano i co mnie zaskoczyło, byłem w sumie w trzech kościołach tutaj w Portugalii i we wszystkich oczywiście był święty Jan Paweł II, obowiązkowo. W kościele w Seixal, chociaż on nie wiedział, że my tam będziemy, Jan Paweł II z flagą polską, prawda? I oczywiście to odniesienie Polacy, aha, Jan Paweł II, Faustyna Kowalska i Jezus Miłosierny. No, zrobili Pana Jezusa Miłosiernego także Polaka, bardzo się z tego cieszę. A ksiądz biskup, jak to odbiera? Właśnie to takie rozpoznawanie narodowości po świętych. Bardzo ciekawym momentem była procesja po mszy świętej odpustowej w tej wioseczce w niedzielę, gdzie była niesiona figura Matki Bożej, najpierw przez Portugalczyków, ale potem nasza młodzież, zwłaszcza żeńska, przejęła niesienie tej figury. Młodzież męska niosła bowiem figurę świętego Justo, lokalnego patrona. I wtedy mieliśmy okazję w kilku językach śpiewać pieśń Ave Maria, to znaczy z dalekiej Fatimy. My po polsku, Portugalczycy w swoim języku i Gwatemalczycy i Salwadorczycy oczywiście po hiszpańsku, a refren był wspólny. No to był bardzo, bardzo piękny motyw. Wydaje nam się, że pomogliśmy odkryć parafianom z tej wsi tożsamość ich patrona. To niejaki święty Justo. Nie należy go mylić ze świętym Justynem Męczennikiem. Gdy pytaliśmy młodzież, ale też dorosłych dzień przed odpustem, kim był święty Justo, mało kto potrafił powiedzieć. Niewiele dały też poszukiwania w internecie, ale następnego dnia się przygotowali. Pasowało też to, że święty Justo był młodym człowiekiem, który w starożytności nie wyparł się wiary w Boga, a jeszcze przed swoim męczeństwem śpiewał radosną pieśń. To też pasuje do Światowych Dni Młodzieży, do tej wzajemnej wymiany darów. Więc polscy święci są znani. Ojciec Święty Jan Paweł II jest, i to nawet wśród młodego pokolenia, dość znany, bo to jednak pewien czas minął, oni mają po kilkanaście lat. Oczywiście znają też polskich piłkarzy albo piłkarza, ale nasi święci też są im bliscy, zwłaszcza papież. Też dziękuję bardzo za te słowo i popatrzymy troszeczkę w przyszłość. Już za niedługo właśnie tutaj za nami widać sporo osób, młodych osób, którzy przygotowują się dzisiaj do wieczornej mszy świętej, bo już dzisiaj będzie msza święta otwarcia, jeszcze bez papieża, jeszcze bez ojca świętego Franciszka. Tutaj po naszej lewej stronie jest ołtarz główny tych centralnych wydarzeń Światowych Dni Młodzieży tutaj w Lizbonie. Czego oczekujecie jako pielgrzymi od tego najważniejszego spotkania, od spotkania z papieżem? Czy
polska młodzież ma jakieś oczekiwania, jeśli chodzi o papieża Franciszka. Czy papież Franciszek coś może nam pokazać, coś może nam powiedzieć? Jak odbieracie to, co za chwilę się stanie dla nas rzeczywistością i w sumie po co żeśmy tutaj przyjechali, bo to jest ta najważniejsza, łącząca nas wszystkich. Liczymy, zresztą tak już rano dzisiaj słyszeliśmy z mediów, że może być ponad milion osób zebranych wokół tego ołtarza podczas tej najważniejszej mszy świętej, która będzie w niedzielę. Czy ja mam jakieś oczekiwania? Przyjechałam tutaj, aby na nowo, a może jeszcze bardziej, postawić Boga na pierwszym miejscu. I tego też oczekuję, że ten wyjazd to mi da, że będę mogła te priorytety po prostu sobie poukładać, bo w życiu codziennym jest bardzo dużo pośpiechu, nerwowych chwil, ciężkich chwil. I po prostu jestem tutaj i oczekuję tego, że i też ta młodzież i papież będzie umiał mi na nowo pomóc. Słuchajcie, drodzy rodzice, 18-latka mówi, że jest nerwowo, że jest ciężko. Z mojej strony chciałbym powiedzieć, że nie przyjeżdżałem tu z jakimiś konkretnymi oczekiwaniami. Może głównie po to, żeby poznać kulturę Portugalii, zobaczyć jak się tutaj mieszka, jak to wszystko wygląda. Od papieża liczę może na jakieś takie słowa umocnienia. Natomiast generalnie jestem otwarty na to, co się wydarzy. Bo wiem, że Bóg może zaskakiwać w różnych sytuacjach i niekoniecznie to, co najważniejsze, wydarzy się na mszy, a może się wydarzyć chociażby w kolejce do prysznica. Także po prostu czekam na to, co Bóg będzie miał zaplanowane i zobaczymy. Może będzie to coś zaskakującego. Czyli już z perspektywy tych kilku dni, których jesteście, a jednocześnie tego, co za chwilę będzie, warto było tu przyjechać? Tak, zdecydowanie. Tą miłość, którą otrzymaliśmy od rodzin, naprawdę myślę, że na długo zapamiętam, bo widziałem takie biblijne zachowanie, gdzie praktycznie te rodziny czasami oddawały praktycznie swoje łóżko po to, żebyśmy my mogli wygodniej spać, a oni samemu gdzieś tam w jednym pokoju mieszkali przez ten czas. Także to jest naprawdę coś, co mnie poruszyło i coś, co myślę, że zapamiętam i będę się może starał stosować w swoim życiu. Bardzo dobre pytanie, więc też chciałbym powiedzieć parę słów. Z jednej strony, podobnie tak jak my wszyscy, nie mam żadnych oczekiwań. To znaczy, śpimy w szkole, dlatego mamy takie żółte opaski. Marcin ma w kieszeni. Przed chwilą czekaliśmy godzinę na makaron. Więc od takiej strony technicznej przyjmujemy, co jest. Ale z drugiej strony, i to jest też bardzo jasne w naszej grupie, czy w naszej spotkaniu, w naszej diecezji, też to, co było powiedziane przed chwilą, że SDM jest po to, żeby postawić Chrystusa w centrum naszego życia. I my to sobie powtarzamy od samego początku i po to tutaj przyjechaliśmy i organizatorzy nam w tym pomagają. Więc chcemy, żeby to doświadczenie w nas zostało. Jak już wrócimy do domu, tutaj pewno znowu każdy ma swoje jakieś drogi po powrocie. W diecezji wrocławskiej czeka nas synod diecezjalny. Szykujemy się do jubileuszu roku 2025. Przed nami też codzienność pełna różnych wyzwań. I właśnie po to jest takie święto, żeby w codzienności na nowo odkryć jego obecność. I to się dzieje. Jeszcze nie wiemy, gdzie będą następne Światowe Dni Młodzieży. To jest póki co ścisłą tajemnicą. Nawet ktoś mi kiedyś powiedział, że nawet papież tego nie wie, bo to jeden z kardynałów wie i później ewentualnie z papieżem dogaduje, czy na pewno miał światło Ducha Świętego. Jeżeli papież da zielone światło, no to wtedy zostaje to oficjalnie ogłoszone. Ale co byście
kończąc tą naszą rozmowę powolutku, co byście powiedzieli młodzieży, która tutaj nie przyjechała z różnych powodów? Nie dlatego, że nie wiem, nie chcieli, może po prostu nie mogli akurat w tym czasie tutaj być, żeby jednak na takie Światowe Dni Młodzieży, nawet jeżeli one będą daleko, nie wiem, w Australii, chociaż już były w Australii, prawda, ale gdzieś jeszcze dalej, nie wiem gdzie, no, w Nowej Zelandii, prawda, na przykład, a może trafiłem, zobaczymy, co Duch Święty podpowie. Co byście powiedzieli, dlaczego warto pojechać na takie Światowe Dni Młodzieży, dlaczego warto doświadczyć tej różnorodności i piękna Kościoła właśnie w młodości, w ekspresji, w różnych kulturach, to co byście mogli powiedzieć, słuchajcie, przyjeżdżajcie, bo ja tak to odbieram osobiście, że warto naprawdę być na tych Światowych Dniach Młodzieży i mam ku temu swoje osobiste powody, żeby tak mówić. A co wy byście powiedzieli? Ja uważam, że warto tutaj przyjechać przede wszystkim dlatego, żeby zobaczyć, że nie jesteśmy samymi młodymi ludźmi w Kościele, że jest ich naprawdę wielu, że jest wiele osób młodych, które kochają Chrystusa, które przyjechały tutaj, które się z nami wspólnie modlą, które uczestniczą we wszystkich aktywnościach. I ja to chciałam zobaczyć i to zobaczyłam, chociaż tutaj to widzę, bo jest już mnóstwo ludzi, ale zobaczyłam to też, kiedy byliśmy na dniach w diecezjach. Już tam zobaczyłam dziewczyny, które były młodsze ode mnie, miały po 12-13 lat i już stały i też śpiewały w kościele i się modliły z nami, więc uważam, że dlatego warto, żeby zobaczyć, że nie jesteśmy w tym po prostu sami. Marcin? Tak, u mnie podobnie. Takie doświadczenie mnie osobiście bardzo mocno umacnia, jak widzę, że ludzie z całego świata wierzą podobnie do mnie. Różnice zawsze się jakieś znajdą, natomiast mimo wszystko wszyscy jednoczymy się przy Jezusie. I ja osobiście jestem potem umocniony. Mam nową siłę do wiary. Poza tym, no to wydaje mi się, że to jest takie wyjście ze strefy komfortu. Bo na przykład śpimy na sali gimnastycznej i w tym też jakoś łatwiej jest później wierzyć, bo Bóg też urodził się w stajence, tak? Także nie miał hotelu, nie miał wygodnego łoża i jak my też wychodzimy z tej strefy komfortu, to myślę, że automatycznie gdzieś tam zbliżamy się do Jezusa. Super, przekonałeś mnie. I słowo spinające. Oczywiście, przepraszam, że wejdę w tym momencie, ale chciałbym, żeby ksiądz biskup zakończył już tym słowem. Na zasadzie właśnie może do powiedzenia do młodzieży. Dobra, no niech będzie, ale też właśnie kończące słowo nasze spotkanie tutaj w studio EWTN Polska. Prosimy. Najpierw do powiedzenia, nie śpię na sali, bo tam chrapią, więc część z nas śpi pod szkołą, ale patrzę w tamtą stronę, bo tam widać krzyż. To jest ten wyjątkowy krzyż. Gdyby on umiał mówić, to by wiele opowiedział o naprawdę milionach modlitw i słów tam wypowiedzianych. I fakt jest taki, że mimo różnych trudności coś można by zrobić lepiej, na pewno, ale istotą jest to, że tutaj za chwilę, nie wiem, ponad milion młodych ludzi razem przy tym krzyżu stanie. I dlatego warto tutaj być i przyjeżdżać. Dziękuję. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Bardzo dziękuję wam, drodzy widzowie, z rozśpiewanej, z roztańczonej Lizbony, bo właśnie już dzisiaj oficjalnie rozpoczęły się centralne uroczystości Światowych Dni Młodzieży. Wczoraj zakończyły się dni w diecezjach. No i oczekujemy oczywiście papieża Franciszka, bo najważniejszy gość już dawno jest. Pan Jezus. Pan Jezus jest cały czas z nami od początku pielgrzymki do Lizbony i z powrotem, kiedy wrócimy do Wrocławia, bo akurat tak się składa, że wszyscy tutaj jesteśmy wrocławianami i serdecznie Wrocław pozdrawiamy. No i Wrocław zapraszamy
na razie duchowo do Lizbony, no chyba, że ktoś ma jeszcze bilet w kieszeni, to niech jeszcze dojedzie na spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem, a jeżeli nie, to niech nasłuchuje, gdzie będą następne Światowe Dni Młodzieży, bo tam mam nadzieję, że w jeszcze większej grupie i z księdzem biskupem Maciejem i z Marysią i z Marcinem się spotkamy. Dzięki serdeczne, szczęść Boże ze studia otwartego EWTN Polska przy parku Edwarda VII. Pozdrawia ksiądz Piotr Wiśniowski. Z Panem Bogiem.